Cześć, to McGuffin. W więzieniu na odosobnionej wyspie przetrzymywani są tak niebezpieczni przestępcy, że nawet nie wolno im się poruszać. Dzisiaj pokażę Wam film Dramat Kryminalny, filmową adaptację powieści autobiograficznej pod tym samym tytułem z 2017 roku pod tytułem Papillon, Motylek. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Akcja rozgrywa się w roku 1931. Mężczyźnie znanemu jako Papillon udaje się włamać do sejfu i opuszcza miejsce zbrodni. Spacerując ulicami tętniącego życia Paryżem, wchodzi do kabaretu Moulin Rouge. Tam spotyka szefa francuskiej mafii i przekazuje skradzione klejnoty. Klient uśmiecha się, ale ostrzega intruza, że się z nim rozprawi, jeśli go zdradzi. Następnie Papillon spotyka swoją ukochaną Nanette, tancerkę kabaretu. Obdarowuje ją naszyjnikiem skradzionym ze skarbca i ujawnia schowane diamenty. Para spędza razem noc, oddając się alkoholowi i sobie nawzajem. Wydaje się, że nic nie może przyciemnić ich życia, a następnego ranka do ich mieszkania włamują się policjanci i aresztują Papillona za morderstwo sutenera z Moulin Rouge. Wymywacz sejfów przypomina sobie, że widział ofiarę pobitą przez zbirów mafii wczoraj i zdaje sobie sprawę, że został wrobiony. Po ją posiadanie alibi Papillon zostaje wrzucony do więzienia. Nanette odwiedza swojego ukochanego, a on obiecuje, że znajdzie sposób na ucieczkę. Podsłuchując ich rozmowę współwięzień Papillona, człowiek imieniu Jules uśmiecha się i oznajmia, że udana ucieczka będzie wymagała dużej sumy pieniędzy. Wszyscy więźniowie przechodzą badanie lekarskie, po którym informuje ich, że zostaną wysłani do notorycznej kolonii karno-robotniczej na diabelskiej wyspie w Gujanie Francuskiej. To piekielne miejsce jest znane ze swojej nieprzewidywalności i nikt dotąd nie uciekł stamtąd żywy. Na statku płynącym na wyspę Papillon zaprzyjaźnia się z Louisem Degą, utalentowanym fałszerzem, dowiadując się, że jego nowy znajomy posiada pieniądze pożądane przez innych więźniów. Włamywacz sejfów proponuje mu współpracę. Dega decyduje się odmówić oferowanej ochrony, polegając na własnej sile i sprycie. Jednak wydarzenia rozwijają się w nocy w sposób, który zmusza go do przemyślenia swojej decyzji. Dega budzi się, gdy dwaj więźniowie brutalnie postępują z więźniem śpiącym obok niego, rozcinając mu brzuch, aby wydobyć ukryte pieniądze. Przerażony fałszerz zdaje sobie sprawę, że może być następną ofiarą i proponuje umowę Papillonowi. Papillon zgadza się, a ostrzega Degę, że zamierza dokonać ucieczki z więzienia. W miarę jak zapada noc, wysoki, ogromny więzień podchodzi do Degi, trzymając nóż. Papillon zdecydowanie rzuca się na niego, zakłócając jego zamierzone złe działanie. Srogo atakuje napastnika, rzucając w niego prześcieradło w próbie obezwładnienia oporu, jednak brutal przewyższa Papillona siłą i łatwo odsuwa go na bok. Wściekły skierowuje swoją agresję na innych więźniów, zadając silne ciosy. W tym momencie strażnicy decydują się interweniować, aby stłumić zamieszanie. Wprowadzają gaz do celi, dezorientując obecnych tam więźniów. Po zbadaniu więźniów stwierdzają, że Papillon brał udział w bójce i okrutnie go karzą. Z nadejściem świtu statek w końcu dociera do brzegu wyspy. Jules, który zdał ukryć nóż podczas nocnego starcia, zadaje sobie głęboką ranę w nogę, aby zostać wysłany do szpitala więziennego. Reszta więźniów zostaje poprowadzona do kolonii, gdzie spotykają głównego strażnika tego piekielnego więzienia. W swoim przemówieniu do nowo przybyłych informuje ich, że wszelkie próby ucieczki są daremne. Nawet jeśli zbiegą, uda się uniknąć postrzału od strażników. Ich życie zakończy się podczas próby przekroczenia morza. W wodzie natrafią na głodne rekiny, gotowe pożreć każdą ludzką tkankę. Znajdując się w murach więzienia, Papillon natychmiast stara się nawiązać przydatne kontakty. W swoim charakterystycznym, surowym stylu włamywacz zbliża się do strażnika więziennego, aby pomógł mu zdobyć pracę w szpitalu więziennym. Tymczasem bardziej wyrafinowany Dega woli prowadzić grzeczne negocjacje z innym więźniem w tej samej sprawie. Pomimo różnych podejść, rezultat jest taki sam dla obu mężczyzn. Warunki to $1000 i miejsce w szpitalu. Nowe przybyli zgadzają się niechętnie na tę umowę, ale w zamian żądają dodatkowego bloku papierosów i notesu dla Degi. Następnego ranka więźniowie budzą się od dźwięków strzałów i okrzyków strażników, którzy ruszyli w pościg za uciekinierem. Papillon jest pewien, że Julesowi udało się uciec ze szpitala, co oznacza, że może niedługo być wolny. Strażnik spełnia swoją część umowy. Podczas rozdawania zadań Dega i Papillon zostają przydzielani do pracy w szpitalu. Jednak szczęście nie sprzyja im.
Zastępca dyrektora więzienia rozpoznaje Degę i informuje go, że jego zięć został aresztowany za fałszywe obligacje. Na polecenie dyrektora więzienia więźniowie są przekierowani na trasę zero, gdzie czeka na nich ciężka praca ręczna w kopalni. Przynajmniej partnerzy otrzymują obiecane papierosy i notes. Podczas przerwy Papillon wyrywa rysunek z rąk Degi, przedstawiający jego ukochaną. Fałszerz naprawdę wierzy, że jego żona może go uwolnić z więzienia, ale sceptyczny Papillon przekonuje go, że jest to mało prawdopodobne. W końcu teraz jest wolna dzięki pieniądzom i mało prawdopodobne, żeby zgodziła się na ich wydanie, tak aby uratować męża. Podczas pchania wózka z kamieniami Dega się napina, a z jego ciała wydobywa się ukryty przedmiot z pieniędzmi. Informuje o tym swojego partnera, Papillon szybko rozpoczyna poszukiwanie pieniędzy na ziemi. Na szczęście znajduje je za nim, strażnicy się zorientują. Później Dega dziękuje partnerowi za pomoc i przeprasza za swoją wcześniejszą arogancję. Podczas przerwy obiadowej Papillon spotyka więźnia o imieniu Xelier. Mężczyźni dzielą się historiami swojego życia przed przestępczością. Xelier proponuje sojusz nowemu znajomemu, twierdząc, że pomoże im zdobyć łódź. W drodze z powrotem do więzienia strażnicy zabiera miejscowego sutenera, który przeprowadza kobiety na wyspę. Papillon podchodzi do niego i prosi o zdobycie do niego łodzi w zamian za nagrodę w wysokości $2000. Sutener ustala swoją cenę na $5000 i informuje ich, że pozostanie na wyspie jeszcze 3 tygodnie. Po zakończeniu zmiany pracy partnerzy biorą prysznic, podczas którego Dega ponownie staje w obliczu ataku współwięźniów. W próbie obrony Papillon odgryza ucho jednemu z napastników. Pomimo pokonania napastników otrzymuje kilka potężnych ciosów. Dega próbuje porozmawiać z partnerem, ale Papillon krzyczy na niego, frustrując się tym, że musi ciągle narażać swoje życie z powodu bezradności Degi. Dega jest zaniepokojony i niespodziewanie zwraca się do Papillona z prośbą, która po tym, co się wydarzy, sprawia, że zdaje sobie sprawę, iż jego szanse na przeżycie do apelacji wynoszą równe zeru. Dlatego prosi swojego partnera, aby zabrał go do łodzi, tak aby mogli razem uciec z tej przeklętej wyspy. Papillon odmawia, wierząc, że Dega z jego delikatną naturą nie przetrwa trudnych warunków morskich i bardziej prawdopodobnie stanie się ciężarem niż użytecznym sojusznikiem w przypadku ucieczki. Następnego dnia wszyscy więźniowie są wyprowadzeni na dziedziniec, gdzie są świadkami publicznej egzekucji Hulesa, któremu nie udało się uciec. Jego ciało jest przenoszone pod gilotynę, a po egzekucji dyrektor każe Papillonowi i Dedze wynieść jego ciało do dżungli. Podczas transportu ubrania Degi przemaczają się czerwoną cieczą wyciekającą z odciętej szyi Hulesa. Nagle zatrzymuje się i ignoruje polecenie strażnika, niezdolny do opanowania swoich emocji. Za swoje nieposłuszeństwo strażnik zaczyna bezlitośnie biczować Degę. Papillon atakuje go od tyłu, uderzając go kamieniem w głowę. Wykorzystując chwilę Papillon, postanawia podjąć ryzyko i ucieka w głąb dżungli, podejmując pierwszą próbę ucieczki. Strażnicy ruszają w pościg za uciekinierem, podczas gdy płaczący Dega zostaje zabrany z powrotem do więzienia, gdzie pozostaje zupełnie bezbronny. W miarę jak zapada noc, Papillon dociera do schronienia sutenera nad rzeką. Błaga więźnia, aby wydostał go z wyspy, obiecując hojną nagrodę po dotarciu do Paryża. Jednak jego prośba wywołuje tylko śmiech rozmówcy. Nagle uzbrojeni strażnicy pojawiają się z gęstej dżungli, otaczając Papillona ze wszystkich stron. Sutener z ironicznym uśmiechem oznajmia, że niezależnie od oferowanej nagrody dyrektor jest gotów zapłacić dwukrotnie więcej za powrót uciekiniera. Papillon zostaje przeprowadzony przed głównego strażnika więzienia, który informuje go o zbliżającej się karze. Uciekinier zostanie przeniesiony na inną wyspę, gdzie spędzi 2 lata w samotności. Głównym celem takiej kary jest złamanie woli skazańca i zduszenie wszelkiej nadziei na ucieczkę. Izolowany Papillon stawia czoła ciężarowi swojego losu, ale stara się zachować jasny umysł. Po kilku dniach głodu zostaje przeniesiony mu zadziwiająco duża racja porcji, którą pożera z ochotą. Później jego cele odwiedza strażnik, którego niedawno zaatakował kamieniem. Szukając zemsty, strażnik brutalnie bije więźnia i drwiąco przewiduje, że ten nie przeżyje do końca swojej kary. Pomimo gruźb i okrutnych ciosów, Papillon jedynie uśmiecha się i kładzie palec na ustach, dając do zrozumienia o konieczności zachowania ciszy podczas izolacji. Podirytowany tą reakcją, strażnik opuszcza celę, wierząc, że więzień zaczyna już tracić zmysły. Następnego dnia Papillon znajduje kokos i notatkę od Degi w wiaderku z wodą.
Cudem jego partnerowi udaje się uzyskać dostęp do racji, zapewniając mu, że będzie nadal pomagał w dostarczaniu jedzenia. Ten nieoczekiwany gest wsparcia ze strony Degi wypełnia Papillona siłą i rozpoczyna intensywne treningi, mające na celu utrzymanie kondycji pomimo trudnych warunków. W jednym z trudnych dni więzienia strażnik decyduje się sprawdzić wiadro z racjami. Zanim wyręcza je Papillonowi, odkrywając podwójną porcję, natychmiast informuje władzę o incydencie. Dyrektor staje przed Papillonem, żądając, aby ujawnił nazwisko osoby dostarczającej mu kokosy. Jednak więzień milczy, odmawiając zdrady Degi. Za karę jego racja zostaje zmniejszona o połowę. Męczące miesiące mijają, a Papillon zaczyna wyglądać jak szkielet owinięty obwisłą skórą. Ze wzrokiem pustych oczu błądzi bezcelowo po celi. Zdawałoby się, że stracił wszelką nadzieję. Dyrektor ponownie go odwiedza, oferując hojną porcję racji w zamian za ujawnienie dostawcy. Papillon patrzy obojętnie na jedzenie, a następnie wciska łyżeczkę zupy do ust dyrektora. Ten rozkazuje zaostrzyć karę, utrzymując więźnia w całkowitej ciemności, do końca jego izolacji. Aby utrzymać zdrowy umysł, Papillon zanurza się w wspomnieniach o swoim szczęśliwym życiu z Nanette. W Paryżu fragmenty wspomnień splatają się z halucynacjami, w których Dega odgrywa rolę mimika. Jego partner oferuje Papillonowi papierosa, a on błogo wdycha dym. Nagle na drzwiach celi pojawia się safe i więzień nie potrafi oprzeć się pokusie, aby go otworzyć. Wspomnienia powracają o tym, jak łatwo kiedyś otwierał takie konstrukcje, potrzebując tylko właściwego kodu. Nagła iluminacja przychodzi do Papillona, symbolizując udane otwarcie sejfu w jego dręczonym umyśle. Następnego dnia strażnicy znajdują więzień nieprzytomnego i przewożą go do szpitala więziennego. Okazuje się, że w międzyczasie szelmowski Dega zdołał zdobyć zaufanie dyrektora więzienia i też teraz zarządza jego finansami. Dowiedziawszy się, że jego towarzysz jest w szpitalu, natychmiast udaje się go odwiedzić. Dega znajduje Papillona w okropnym stanie, skrajnie wychudzonego, z martwym spojrzeniem. Z głębokim żalem Dega przeprasza za cierpienie, jakie Papillon przeszedł przez niego. Dega wyjawia, że Papillon miał rację co do swojej żony, która go zdradziła. Wychodząc zza prawnika, na to wyznanie Papillon tylko uśmiecha się z politowaniem i złośliwie komentuje ukochaną Degi. Dega rozkwita w szczęśliwym uśmiechu, zdając sobie sprawę, że jego przyjaciel tylko udawał obłęd. Zastanawia się, dlaczego Papillon go nie zdradził, aby uniknąć bolesnej kary. Papillon przyznaje, że takie myśli przeszły mu przez głowę, szczególnie w trudnych dniach, ale zrozumiał, że Dega nie poradziłby sobie z konsekwencjami jego wyznania. Mówi swojemu przyjacielowi, że zamierza radykalnie zmienić swoje życie, jeśli uda im się uciec z wyspy. Dega informuje Papillona o zbliżającej się wizycie lokalnych polityków w więzieniu w następną niedzielę. Dyrektor planuje zorganizować wielkie przyjęcie dla nich i pokazać film na dziedzińcu więzienia, co skutkuje wzrostem ochrony wokół gości kosztem osłabienia obrębu więzienia. To wydarzenie stanowi doskonałą okazję do ucieczki. Papillon sugeruje pozyskanie wsparcia Celiera, ponieważ ma on niezbędne koneksje do zdobycia łodzi. Nagle Papillon odsuwa Degę i patrząc szaleńczym wzrokiem rozkazuje mu odejść. Grając razem, jego przyjaciel informuje strażników, aby uspokoili wzburzonego więźnia. Papillon dostaje tabletki uspokajające, które dyskretnie ukrywa. Nocy Papillon dyskretnie opuszcza szpital więzienny i świadczy pomoc jednemu ze współwięźniów, który jest nękany przez strażnika. Czekając, aż więzień będzie sam, Papillon podchodzi do niego z propozycją. Opowiada Maturette o planie ucieczki, obiecuje mu miejsce na łodzi, jeśli pomoże rozproszyć strażnika w niedzielny wieczór. Tymczasem Dega angażuje Celiera w plan, który celowo rani się, aby dostać się do szpitala więziennego. Spiskowcy zbierają się, aby omówić plan, ale Dega wydaje się niespokojny. Zabierając Papillona na bok, wyraża wątpliwości co do wiarygodności Celiera. Jednak Papillon zapewnia go, że nie ma powodu do niepokoju, ponieważ wszyscy mają wspólny cel – jak najszybsza ucieczka z więzienia. Dega przekazuje Papillonowi pieniądze, otrzymując w zamian pudełko z uspokajaczami. Papillon instruuje swojego przyjaciela, aby podsunął pigułki strażnikom. Pośpiechu wracając do biura dyrektora, Dega zostaje zaatakowany przez współwięźnia, który zabiera mu pudełko. Rozpaczliwie próbując wytrzymać ciosy, Dega gryzie rękę napastnika, za co dostaje w twarz. Strażnicy nakazują więźniowi odejść od Degi, stwierdzając, że jest zajęty ważnymi dokumentami dla dyrektora.
Nadchodzi niedzielny wieczór. Podczas gdy strażnicy zajmują się zabawianiem wysoko postawionych gości, spiskowcy rozpoczynają realizację swojego planu. Dyga dyskretnie dodaje uspokajacz do butelki alkoholu i oferuje go ochronie. Maturet wzywa strażnika z infirmerii i sugeruje, aby się wycofali w ustronne miejsce. Papillon i Cellier wyjmują metalowe nogi ze swoich łóżek i używają ich do ataku na strażnika, który był o krok od ataku na Matureta. Spiskowcy bez problemu przechodzą obok śpiących strażników i dają sygnał Dedze, który utknął na podwórku, rozdając napoje politykom. Nagle zaczyna się ulewa, a na zewnątrz gasną światła, zmuszając wszystkich gości do powrotu do budynku. Cellier radzi Papillonowi, aby zostawił Degę i uratował siebie, ale odmawia opuszczenia przyjaciela. Papillon w końcu dołącza do trójki i radośnie ogłasza, że ukradł klucze do wieży strażniczej. Korzystając z ciemności, mogą dyskretnie opuścić więzienie. Zgodnie z planem spiskowcy, spinają się na wieżę i kolejno skaczą w dół. Dega ląduje niewygodnie, ciężko raniąc swoją nogę, a Papillon oraz Maturet muszą go nieść. Spiskowcy przemieszczają się w głąb dżungli, gdzie są otoczeni uzbrojonymi ludźmi. Myśląc, że nadchodzi ich koniec, zdają sobie sprawę, że ich prześladowcy to współpracownicy Celliera. Papillon przekazuje im pieniądze, a w zamian ujawniają lokalizację łodzi. O świcie zbiegli więźniowie, wreszcie odpływają z tej diabelskiej wyspy. Jednakże wkrótce odkrywają nieprzyjemną niespodziankę. Ich prowizoryczna łódź jest pełna dziur, a mężczyźni muszą nieustannie wybierać wodę. Cellier mówi Papillonowi, że zniszczona łódź nie wytrzyma przy czterech osobach i sugeruje pozbycie się balastu, sugerując rannego Degę. Papillon ignoruje jego słowa, spędzając kilka wyczerpujących godzin na otwartym morzu pod palącym słońcem. Nagle zbliża się burza. Napięcie między więźniami osiąga punkt kulminacyjny, a Cellier chwyta nóż, domagając się pozbycia Degi. Maturet próbuje odebrać broń, ale przeciwnik wyrzuca go za burtę. Papillon również próbuje zaatakować, ale jest zbyt osłabiony, aby stawić opór silniejszemu przeciwnikowi. Cellier zaczyna dusić swoją ofiarę, a tym razem Dedze udaje się interweniować, aby ochronić swojego przyjaciela. Chwyta nóż i bije go Cellierowi w szyję, tracąc kontrolę. Dega kontynuuje ciosy, aż Cellier przestaje oddychać. Papillon wyrzuca jego ciało do wody i pomaga Maturet wrócić na łódź. Dega milcząco zbiera swoje przemoczone rysunki i wkłada je z powrotem do teczki. Trójka próbuje przetrwać zdradliwą burzę, która niszczy ich łódź, pogrążając ich w ciemności. Papillon budzi się w bungalowie na brzegu oceanu. Wybiegając na zewnątrz, napotyka zakonnicę, która informuje go, że przybyli do brzegu na klasztorze na kolumbijskiej wyspie. Kobieta sugeruje, że wie, skąd pochodzą nieproszeni goście. Papillon znajduje Degę i mówi mu, że muszą natychmiast opuścić to miejsce. Jego przyjaciel odmawia pójścia z nim, wciąż oburzony incydentem z Cellierem. Papillon próbuje znaleźć sposób na opuszczenie wyspy, ale napotyka kolumbijskich oficerów na drodze. Wraca na brzeg i próbuje uciec z tego, ale zostają szybko zatrzymani. Maturet panikuje i ucieka, ale oni bezlitośnie do niego strzelają. Po drugiej próbie ucieczki Papillon zostaje wrzucony do izolatki na 5 lat. Po wyjściu jego wygląd przypomina ziemistego starca. Dyrektor, spotykając więźnia, wyraża pogardę, zdumiewając się go nadzwyczajną siłą woli. Papillon odpowiada na pytanie milczeniem, a dyrektor wysyła go do jednego z więzień na wyspie Diabła. Jej niemożliwość ucieczki jest zapewniona przez wysokie klify, pełniące rolę naturalnej bariery przed próbami ucieczki. Po przyjeździe spotyka lekko obłąkanego współwięźnia, wśród których odkrywa swojego starego przyjaciela, Luisa Degę. Więzień przewodzi nowicjuszowi do swojego schronienia, karmi go i pozwala mu odpocząć. Motyl prosi przyjaciela, aby zabrał go nad ocean, gdzie długo spogląda na bezkresną wodę i wdycha morskie powietrze. Nocą budzi się Dega i dzieli się swoim nowym planem ucieczki. Zauważył, że silne prądy wokół wyspy mogą zabrać ich prosto na stały ląd. Wszystko, co muszą zrobić, to zbudować tratwę, a fale zajmą się resztą. Dega popiera jego plan i pomaga zabrać kokosy na tratwę, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas skoku z klifu. Jednak w ostatniej chwili zmienia zdanie i mówi Papillonowi, że zostaje na wyspie. Przystosował się do życia w więzieniu i jest pewny, że jego przyjaciel nie będzie w stanie go obronić poza wyspą. Partnerzy żegnają się. Podczas falowego sztormu Papillon odważnie skacze i udaje mu się przeżyć. Dega, obserwując go z klifu, raduje się za przyjaciela i wydaje zwycięski okrzyk. Wchodząc na tratwę, Papillon pływa z nurtem. Trzecia ucieczka udaje się. Od teraz jest już wolnym człowiekiem. Minęło kilka dziesięcioleci.
Papillon pisze wspomnienia, opowiadając o swoim czasie w piekielnym więzieniu oraz o próbach ucieczki. Składa je do wydawcy wraz z dołączonym rysunkiem motyla, namalowanym dla niego przez Degę. Tak kończy się historia niesamowitej ucieczki, opartej na prawdziwych wydarzeniach francuskiego łamacza sejfów, znanego jako Papillon, Henri Cherrier. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.